Tam chciałem film nagrać, tu mi jakąś tego durną tą wstążkę wymyślili. Przerzucę rower i będzie git. Jak stamtąd jechałem, to tu się kiedyś tak właśnie ześlizgnąłem i tam w dół pojechałem, nie? Zapraszam na film wyczekiwany dosyć długo. No, witam was wszystkich, kochani widzowie. Czas na film, który obiecywałem wam od półtora roku i wreszcie jest. I tak półtora roku temu miał być w przyszłym tygodniu, ale nadszedł czas i to będzie, można powiedzieć, test i recenzja, ale także raport z eksploatacji tego oto sprzętu. Zapraszam do oglądania. Ogólnie ta górka, to jest dla mnie bardzo ważna górka, bo tutaj nagrywałem, znaczy nie nagrywałem, tylko trenowałem podjazdy i zjazdy, nie? To była pierwsza górka, pod którą podjechałem, no nie? Taka, wiecie, taka hard. I ogólnie, no, kiedyś tu była trawa, ale teraz tu rajdowce poniszczyli i jest błoto. Ale zapraszam na recenzję. Rower Ram, duński. Model to jest, ogólnie to CR Series i to jest CR Pro 4.0, ale tutaj jest chyba model, tak właśnie, Pro 4.0. Czyli taki model nie najwyższy, ale taki też dosyć średni model, ale już na dosyć dobrym osprzęcie. Omówmy sobie go od przodu do tyłu, od góry do dołu. Oponki Schwalbe Blackjack, takie, no jeszcze z przodu dobre, ale z tyłu no to już myślę, że będą się szykować do wymiany, ponieważ troszkę driftów ostatnio było próbowane. Rower jest ogólnie trochę brudny, ale no niestety taka droga tu prowadzi. Amorek z blokadą, którą sam musiałem dokupić za zawrotne 13 zł, znaczy z samym pokrętłem, która i tak się nie dokręca i w ogóle nie działa i w ogóle zmarnowałem pieniądze. Trzeba by ewentualnie tutaj uciąć, bo patrzcie, dotąd tylko działa i nie blokuje amortyzatora, ogólnie w amortyzatorze olej do wymiany. No właśnie on nie przeżył remontu od dosyć dawna, także no tutaj jest troszeczkę rzeczy do wymiany. Felgi Ride ZAK 19. Ogólnie opony są 26x175, czyli dosyć wąskie. Tarcze, jakieś poza sprzętówki Shimano, to są tarcze Shimano. Klocki też Shimano poza sprzętówki. Amorek oczywiście XR z preloadem, który nie działa. No ale trudno, cup holder taki za 15 zł podstawowy. Korby, to będą korby Acera z pedałami takimi, no też już dosyć zużytymi. Ogólnie rowerek do remontu, bo remontu dawno nie było. Siodełko przecenione z 250x75 ze względu na to i na to, także no super wygodne też. Nie było takie oryginalne siodełko Ram, bardzo niewygodne, ale to jest już git. No ale dobra, bo trochę mieliśmy tak inaczej omawiać. Rama, nie wiem jaka to jest rama, ale to jest 48 cm w każdym razie, też hydroformowana ze zwężaną główką, bardzo poprawia to sterowność. 48 cm ma rama, troszkę może na mnie za duża, ale bo ja mam 1,64 m, ale ogólnie spoko. Tutaj korbka też jest Acery, przerzutka przednia też Acery, troszeczkę już taka zmęczona, ale jest git, na razie chodzi. To jest Velo, oczywiście z gabinetu rowerowego polecam. Łańcuch jest Nexelo, gdzie nie, gdzie już też zmęczony, aczkolwiek wymieniony, bo tamten mi pękł. Przerzutka Deorka, no niby to się nie powinno ruszać, ale troszkę się to rusza w tą stronę, ale Deorka bardzo ładna, 9 przełożeń, kaseta już chyba będzie do wymiany, kaseta jest Shimanowska, chyba Shimanowska jest kaseta, też będzie do wymiany, bo już się płetwy rekina na niej takie porobiły. Ogólnie to historia roweru też jest dosyć ciekawa, bo pojechałem do takiego jakby komisu rowerowego o zużywanymi rowerami sprowadzanymi w zupełnie innym celu. W celu kupienia roweru Canyon Yellowstone F4 na XTR-ze. Naprawdę, on był na XTR-ze. No i niestety zawiodłem się. Ten rower był w dużo gorszym stanie niż na zdjęciach. No i tam było sporo rowerów upchanych tak. No i patrzę, no ile ten? Pan mówi 950, bo zależało mi na cenie. Canyon był za 1400. 950, myślę sobie, okazja, nie? To biorę, przejechałem się. Ja już się w nim zakochałem, to już był mój rower, nie? Ogólnie oponki też są Blackjacki.
W Białogardzie taki komis jest fajny. No i tam mi go sprzedali, nie? Tam nie wiem nic o pochodzeniu, o numerze ramy, nie wiem czy to nie kradzione przypadkiem, ale myślę, że nie. Błotnik Gianta. Zresztą Gianta przeceniony z 40 na 25. Jako stałego, stałym klientowi mi przecenili. No i teraz tak, klameczki. Troszkę już zmęczone. Takie tutaj widać po nich zużycie, ale ogólnie działają. Hydrauliczne hamulce. Co widać. Trójeczka. Oczywiście najlepsze. To może być trzy biegi z przodu. Nie tam żadne dwa, ani jeden, żadnie domlat. Hydraulika, która no jeszcze dobrze działa, ale już nie hamuje tak jak hamowała. Dzwonek taki, który się, jak się tak zrobi, to się ten, więc trzeba go tak, o. Ogólnie to mamy FSA, stery. I mamy tu, to jest ogólnie Richeya. Ale tego nie widać, bo też ten Richey się zdarł. Zaraz wam też o tym powiem. Licznik Galaxy X9, taki jak w rajonie. Przebieg dosyć spory. Ogólnie to od ostatniego resetowania, tyle przejechano z ostatniego resetowania, a przebieg to jest 1142 km, plus minus, znaczy plus minus 50 km dodać do tego trzeba, bo przed zakupem licznika dosyć dużo nim jeździłem. 54 maksymalna, średnia 14,8. No. Światełko Giant, takie wodoodporne za 22 zł, fajne bardzo. 9 biegów z tyłu. Manetki to są, nie wiem co to są za manetki, są chyba manetki Acery. Ogólnie osprzęt to jest Acera, taki ogólny, tylko że z tyłu jest Deorka. Światełko z tyłu macie Nexelo, takie bardzo fajne. Z przodu też miałem takie samo, nawet tutaj jest do niego ten, ale jak trochę nim szalałem, to mi gdzieś wypadło to Nexelo. W ogóle tutaj nie ma ludzi, nie? Bardzo dobrze. To jest M-Wave, to było dosyć drogie, to 5 dych kosztowało. To jest dosyć drogi komponent, który jest bardzo praktyczny. I co się w nim mieści? Mieści się w nim dosyć spora blokada rowerowa. O blokadzie też warto co nieco wspomnieć. Taka gruba, fajna, tania, 2 dychy kosztowała, ale dosyć gruba. No, spoko w sumie. Nikt mi go nie ukradł. Także git. A tutaj mamy oczywiście też takie bardzo fajne, żeby się zamek nie moczył. O. Zaraz wam pokażę tutorial, jak ją tak złożyć, żeby się w tym zmieściła. No bo to się wydaje troszeczkę takie, no jak to, nie? Ale zaraz wam pokażę. Ogólnie ja to nazywam ósemka i to się robi w ten sposób. Robicie tak, tak, tak zawijacie taki precelek właściwie. O, cyk i cyk, złożony. I teraz robi się tak, znaczy właściwie to szyjką się wsadza tam do dołu. Trzeba ją wiadomo troszeczkę upchać. I cyk. Zapina się do końca. Troszeczkę jedną ręką to troszeczkę ciężej, no ale w każdym razie się zapina. Też to się tak zdarło troszeczkę, bo tutaj są pancerze. Ogólnie to jest dobre rozwiązanie, znaczy widać, że są już nieco wyrobione. To się zdarło niestety, ale za to przód dowaliłem na maksa i trzyma się. I to ma takie fajne rozwiązanie, zaraz wam pokażę. Działa tak, rozsuwacie to sobie, rozkładacie i, o, i macie większą kieszeń. Serdecznie to polecam. O, i macie taką dużą kieszeń, naprawdę dużą. Z takiej, o jak tu jest, z takiej małej. No się to tak składa, nie? Super to jest ogólnie. Bardzo polecam. To jeszcze w rejonie miałem, ale jakoś to tak średnio trzymało. W rajonie, no, ktoś ogląda, to powinien wiedzieć, czym jest rajon. Także no, filmik nagrany dla was, wyczekiwany od 1,5 roku. Teraz wam powiem troszeczkę o wrażeniach z jazdy tym rowerem, bo tak, na samym początku jeździło mi się spoko, ale dlaczego jeździło? Bo tak, zaczął się zużywać, na 1142, powiedzmy, że 1200 km, no sporo, co nie? To coś tam się już na pewno zużyło. I biegi mi na biegach, tych najczęściej używanych, szarpie mi, czyli muszę stawiać duży nacisk na płynne ruszanie. Muszę płynnie ruszać, nie mogę nim za szybko ruszać. No kiedyś to wiadomo, takim szybko ruszałem, że każde auto spod świateł to było moje. Ja byłem pierwszy, ale teraz już tak niestety nie jest. Kurde, zaraz się wywalę na tym błocie. I tego. No i właśnie
Muszę to naprawić, znaczy naprawić, muszę to oddać do naprawy. Też no, nie ma tej płynności już zmiany przełożeń, co była kiedyś. No i właściwie no, nie po to kupiłem najlepszy rower w moim życiu, żeby teraz no, tej płynności nie było. On się w ogóle wydaje mały, ale on jest dosyć duży, wiecie? On jest taki no, dosyć spory jak dla mnie. Kła 26, znaczy już to mówiłem. I ten. No i nie ma już tej płynności. Łożyska, w ogóle właśnie łożyska. Są to Shimano. Łożyska. O, nie wierzycie? Patrzcie, jak nie wierzycie. O, no, może z tyłu jest trochę ono brudne, ale z przodu to już wam udowodnię. O, widzicie? Shimano łożyska. No i nie mają już tej potoczystości co dawniej. Trzeba je nasmarować. Amortyzator już też tak nie skacze. No i też to, że nie działa w nim blokada ani preload. Myślałem nad wymianą. Ale nie wiem, szczerze mówiąc. Myślałem nad wymianą na XCM-a. Ale właściwie była to wymiana na gorsze. Ale taki ładny biały XCM by to bardzo fajnie pasował. I ogólnie no, wrażenia z jazdy, no, dobrze jeździ. Teraz jest troszkę sztywniejszy przez to, że amorek nie ma oleju tak dużo jak miał wcześniej. Hamulce hamują świetnie, ja właśnie w hydraulicznych hamulcach się zakochałem. Jak pierwszy raz na nich jeździłem i bardzo mi zależało na takim rowerze. Ogólnie to system jest tutaj mega drivetrain. Nie wiem co to znaczy, ale jest mega rzeczywiście. Drivetrain jest mega. No i co? To chyba na tyle. Tak długo wyczekiwanego filmu, który wcale nie jest taki najdłuższy. Myślałem, że będzie z pół godziny trwał. Ogólnie to podoba mi się rower z wyglądu bardzo. Biały rower się rzadko widzi. Mojego oczywiście od czasu do czasu. Takie bardzo białe. Bardzo ładne są te białe paski na oponach. I co? No i to na tyle. Odcinki ogólnie wracają na kanał. Mam dużo pomysłów. Będę też z ekipą nagrywał. Więcej się będzie działo wiosną i latem, ale ogólnie to kanał odżywa. Wracamy, wracamy pełną parą. Miałem wspomnieć o tym, że rower jest dosyć lekki, waży około 14 kg. Także z wnoszeniem do piwnicy też nie ma problemu. Musiałem zmienić miejsce, bo ten jakiś osobnik z gatunku Homo sapiens się przemieszczał na swoim rowerze. Stopka jest bardzo fajna, zapomniałem o tym wspomnieć. Jest super stabilna i ogólnie bardzo fajna. I co, wracamy na kanał. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do oglądania tych nowych materiałów, które się pojawią. No, może jeszcze dzisiaj coś nagram. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu wyczekiwanego około 1,5 roku, bo rower mam od września 2018 roku, dokładnie od 11 września, także kawałek czasu. Dziękuję Wam za obejrzenie, cześć.